Witam w kolejnym odcinku Diablo 3 Reaper of Souls, postać hardkorowa, łowca demonów. Tym razem chciałem tutaj pokazać dla mnie bardzo ważną, można powiedzieć sentymentalną rzecz, czyli pościg tak naprawdę pewnej sługi zła, która tam jest odpowiedzialna za między innymi sabat, a to co do mnie najważniejsze, czyli generalnie za śmierć Deckarda Cain'a. I tutaj to będzie trzeba pokazać mniej więcej zemstę właśnie łowcy demonów na Magdzie, czyli tej okultystce. No mam nadzieję, że to pójdzie dość sprawnie. Ja gram łowcą demonów, ataki czakramy, bardzo ładna animacja tutaj tych przedmiotów. Używam odskoku i oczywiście regeneruję sobie poziom dyscypliny. Dodatkowo łowca demonów może rozstawiać tak łapki, tak zwany wartownik, proszę zobaczyć, czyli niszczymy wrogów za pomocą takiej kuszy, takiej bełty. No i tutaj zaraz ta Magda niedługo powinna być. Poznasz słodką zemstę na postaci Deckardzie Cainie. No jak to jest możliwe, żeby legenda tak naprawdę gry Diablo, czyli Deckard Cain, został uśmiercony przez taką, no nie wiem w sumie jak to nazwać, ale niezbyt mi się to podoba. Także Magda, czeka cię moim zdaniem błyskawiczna śmierć. Przygotuj się na to. Łowca demonów, jak się to mówicie, znajdzie. Ładnie huraganem ognia, spowalniamy przeciwników. I użyjemy sobie... Aha, blokują mnie, ale to nie powinno być problemu. Dobra, łowca demonów do przodu, ładnie, salta. Używamy salta. Czakramy, takie sobie shurikeny tak naprawdę odmurzy. Nie poddamy się nikomu, a tu zejdziemy może do tej piwniczki w Alcarnus, to jest akt drugi. I rozwalamy hordy sabatu. O co chodzi? Magda to jest tak naprawdę sługa demona Beliala. Ona jest odpowiedzialna za sabat, który tak naprawdę próbował tutaj splamić społeczeństwo w mieście Kaldeum. Tutaj dotarła z tą swoją bandą i próbowała bezcześcić tak naprawdę te ziemię. Za co powinna ją spotkać bardzo sroga kara. Tak jest, uniki i czakramy, bardzo ładnie, animacja, lecimy dalej. Muszę mieć więcej nienawiści. A co uważa zawsze na tych czempionów, to już wiemy. Skoton potępiony, zaraza. Zaraz powinien paść, tak jest. Udało się nam. I lecimy, dobra. Łowca demonów, tak jak mówiłem, postać tak naprawdę na odległość, uderzająca z łuku dwuręcznego, bądź z kuszy, albo z dwóch kusz jednoręcznych. Postać w sumie o największych zadawanych obrażeniach w serii Diablo, szczególnie właśnie w Diablo 3, dlatego, że dodatkowo można tutaj nią posługiwać się również dodatkowym kołczanem, który ma oczywiście cechy dla tej klasy postaci. Co mnie tutaj jeszcze
intryguje troszkę, to to, że łowca demonów, jeśli mamy bardzo duży atak, musi być przeciwieństwo, czyli ta wytrzymałość, no niestety jest tutaj dość mała, trzeba naprawdę bardzo uważać, no ale można powiedzieć, nadganiamy to tym, że mamy właśnie tutaj umiejętności jakieś związane z wszystkimi unikami, tak, bądź właśnie wykorzystanie jakichś pułapek, które powinny torować drogę hordom przeciwników. Dobra, i zaraz będzie właśnie walka z Magdą, a ja jeszcze tutaj sobie wejdę do miejskiej piwnicy. Ładnie tu wszystkich wyciąć, tak jest. Przygotujemy się, może tej walki, czy mi się udało coś lepszego zdobyć? No nie, no nie. Także tutaj tymi przedmiotami, co ugrałem wcześniej. I wielka zemsta nadchodzi. Twój los jest przesądzony, Magdo. Pogoń dobiegła końca. To nieistotne. Kiedy mnie goniłeś, Gwardia Imperialna pojmała tę małą wiedźmę Le. Wkrótce jej moc będzie należeć do Beliala. No, no, chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo, bo mamy tutaj na ciebie małe co nieco. Tak jest, i pełna seria, pełna zemsta, full, można powiedzieć, opcja, pełne ładowanie tutaj. Trzeba się troszkę wycofać, nie wolno się tutaj przede wszystkim zablokować, nie wolno do tego doprowadzić. No i pełna seria czakranów, o znowu zamrożenie, to bardzo, bardzo, bardzo duże zadaje obrażenia. Tym bardziej jeszcze później cooldowny, trzeba, że tak powiem, radzić sobie tutaj na pewnej odległości. Ładnie tutaj pękają przeciwnicy. No i gin za Deckarda Kane'a. Mam nadzieję, że tego Kane'a jakoś skrzeszą w drugim dodatku do Diablo 3, bo ta postać nie może, że tak powiem, Diablo nie może istnieć bez Deckarda Kane'a. To jest po prostu postawa. No i proszę was, widzimy, jak zemsta została wykonana. Gdy wstąpiłam do sabatu, byliśmy słabi i bezczynni. Najwyższe zło było uwięzione, więc przywódcy nie chcieli nic robić. Udało mi się przekonać pewną wiedźmę, abyśmy ich otruły i wspólnie przejęły władzę. Kilka lat później... Gdy uchodziło z niej życie, Magda twierdziła, że Belial zapanuje nad naszym światem. Choćbym miał zginąć, nie dopuszczę, żeby świat spotkał tak ponury los. I dobrze, zemsta wykonana, Magdy nie ma i możemy dalej kontynuować tą podróż. Dobra, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, hej.